Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu W Kręgu Natury. Halina Kacprzak, chemik, ekolog, zawodowo i społecznie zajmująca się ochroną środowiska i zdrowia. Wojciech Karpowicz, prezes Gliwickiego Stowarzyszenia Twoje Życie w Twoich Rękach. Drodzy Państwo, kontynuujemy dzisiaj temat, jak sobie radzić ze zmęczeniem. Opowiedzieliśmy już o tym, że może być to taki objaw chroniczny, taki ustawiczny, tak? czyli wynikający może z nieprawidłowości w całym stylu życia, no ale też opowiedzieliśmy, jakie są rodzaje zmęczenia. Natomiast Halino, pytanie do Ciebie, jak pozbyć się w ogóle uczucia zmęczenia? Nadmieniliśmy tutaj już o kilku możliwościach, tak? Ale jakby to ująć całościowo. Więc po pierwsze, to co nam się kłania, to przede wszystkim zmiana naszej diety. Nasza dieta powinna być, że tak powiem, dużo bardziej urozmaicona, wzbogacona przede wszystkim o warzywa i produkty bogate w różnego typu składniki pokarmowe. Ale nie możemy absolutnie zapominać o białku. Nie wiem, czy wiesz, ale nasz organizm potrzebuje do prawidłowego rozwoju około 20 aminokwasów. 11 z nich jest produkowany przez nasz organizm. Natomiast 9 z nich musimy naprawdę doprowadzić z zewnątrz. Ich źródłem właśnie jest białko zwierzęce. Dlatego tutaj, jeżeli mówimy o odżywianiu, to mówimy o uwzględnieniu wszystkich produktów żywnościowych i nie mówimy o żadnej tak zwanej diecie, której celem jest służenie tylko modelowaniu sylwetki. My mówimy o dostarczaniu do organizmu tych składników, które on na co dzień potrzebuje. Jeżeli będziemy używali pokarmów o dużej zawartości cukru, owszem, w ciągu 30-40 minut nasz organizm będzie miał przypływ energii, ale później następuje spadek hormonu, który będzie powodował długotrwałe zmęczenie i to zmęczenie może się utrzymywać aż 24 godziny. Spadek tych hormonów to przede wszystkim dotyczy kortyzolu, hormonów wzrostu, wszystkich hormonów płciowych, no i hormonów męskich. Tak widzicie Państwo, że jednak to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli zmienimy naszą dietę, to poprawa taka odczuwalna powinna już być widoczna nawet po 24 godzinach. Nie możemy również zapomnieć o wodzie. Nasz organizm musimy nawadniać i przyjmuje się taki wskaźnik, który mówi, że jeżeli będziemy przyjmowali około 30 ml na kilogram wagi ciała, w tym momencie nie będziemy mieli problemu z brakiem wody. Myślę, że te ogólnie powtarzane teorie, że powinniśmy przyjmować 2-3 litry, 1,5 litra. No tak się przyjmuje, tak? Mniej więcej. Musimy patrzeć na to, że każdy z nas inaczej waży, ma inny wzrost, inne zapotrzebowanie. Także myślę, że ten wskaźnik, który podaliśmy Państwu, będzie dla Was bardzo pomocny. Myślę, że trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy długotrwałe problemy trawienne, no to w tym momencie powinniśmy jednak skorzystać z pomocy profesjonalistów. Bo może być też tak, że w naszym organizmie następuje zły proces trawienia. Pierwsza rzecz, która jakby się nasuwa na myśl, to jest to, że nasz żołądek źle trawi. Często taką podstawową przyczyną jest brak właściwego pH w żołądku. Chciałam przypomnieć, że pH w żołądku powinno wynosić w granicach 1-2, czyli jest to pH odpowiadające stężeniu normalnego kwasu solnego.
Ale tego nie możemy pić, takich płynów. Nie, tego nie polecam. Natomiast musimy też pamiętać o zachowaniu, że tak powiem, tej równowagi kwasowo-zasadowej w naszej organizmie. Dlatego, że każdy organ naszego ciała ma troszeczkę inne pH po to, żeby ten nasz organizm był w takiej równowadze. Miernikiem właściwego poziomu pH w naszym organizmie jest badanie krwi i to pH powinno wynosić około 7,35. Jeżeli właśnie mamy problemy z trawieniem w tym górnym odcinku, czyli w żołądku, to bardzo często możemy odczuwać taki dyskomfort w górnej części brzucha i tutaj mogą też również wystąpić wzdęcia. Jeżeli będzie zaburzona równowaga na przykład w okolicach jelita, no to bardzo często możemy też odczuwać bóle w dole brzucha i również wzdęcia w tej części. No, świadczyć to będzie przede wszystkim o tym, że nieprawidłowo działa nasza mikrobiota jelitowa i w pierwszym rzędzie musimy o to zadbać. Jak to zrobić, to już też wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Ja rozumiem, że to wszystko ma wpływ na to uczucie zmęczenia. Tak? Te nieprawidłowe, czyli to nie jest tylko taki stan psychiczny, znaczy on jest stanem tak psychicznym, odczuwalnym, ale to naprawdę jest mocno taki odjelitowy problem. No, to jest podstawa, prawda, naszego funkcjonowania. Jeżeli my nie dostarczymy właściwych składników pokarmowych, no to nasze ciało zacznie nam po prostu odmawiać posłuszeństwa. Musimy też jeszcze pamiętać o tłuszczach. Musimy dostarczać tłuszcze, ale te tak zwane dobre tłuszcze, mowa tutaj jest o nienasyconych kwasach tłuszczowych. No takim najbardziej popularnym jest omega-3 i omega-6, ale są jeszcze inne kwasy tłuszczowe, jak na przykład omega-9 i omega-7. Każdy z nich pełni inną funkcję w naszym organizmie. Używając jednego tłuszczu nasyconego, czyli masła, to uważam, że usuwanie go z naszej diety też nie jest wskazane. Dlatego też musimy zwracać uwagę na temperaturę, w których te tłuszcze są używane. Nie możemy przekraczać tak zwanej temperatury dymienia, bo wtedy w tłuszczach nienasyconych pod wpływem zbyt wysokiej temperatury zaczną pękać wiązania i z kwasów nienasyconych otrzymamy nasycone kwasy tłuszczowe, których wpływ na nasz organizm jest bardzo niekorzystny. To jest ważna uwaga, bo jednak część osób stosuje masła tak, do jakichś wypieków, nie wiem, na przykład do jajecznicy tak, czy do jakichś innych potraw. Tak, i tu jednak trzeba pamiętać, żeby to nie dymiło, tak, nie paliło się, bo możemy sobie zrobić więcej krzywdy. No, teraz pomówmy może jeszcze o innych składnikach odżywczych, które niestety niedostarczane z dietą będą wymagały dodatkowej suplementacji. Takim bardzo ważnym składnikiem zapobiegającym przede wszystkim chorobom układu krążenia, układu sercowego, to jest koenzym Q10. I koenzym Q10, on będzie pozwalał pompować naszemu sercu zdecydowanie więcej tlenu. Będzie lepsze ukrwienie. Z wiekiem zawartość koenzymu Q10 niestety spada. Pamiętajmy o tym, że koenzym Q10 też jest niezbędny dla wydajności naszych mitochondriów. To jest taka nasza wewnętrzna elektrownia w komórce. Wszystkie składniki, które będą zawierały koenzym Q10, będą podnosiły nasz poziom energii. Nie zapomnijmy również o witaminach z grupy B. One też bardzo są ważne.
Przede wszystkim na przykład witamina B1 niezbędna dla niwelowania zmęczenia psychicznego. Witamina B2 i witamina B7 to przede wszystkim zmęczenie fizyczne. Pomaga nam to zniwelować. No i witamina B12, bardzo ważna witamina. Bardzo pożądana i poszukiwana. Tak jest. Przede wszystkim odpowiada za zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. No nie możemy też zapomnieć o witaminie B9, tak? Ten słynny kwas foliowy. Kwas foliowy będzie też odpowiadał za zmęczenie fizyczne. Mało tego, no, te witaminy, o których wspomniałam z grupy B, one, my rozpatrujemy je w kontekście w tej chwili zmęczenia, ale one mają zdecydowanie szersze spektrum działania na nasz organizm. Kolejne witaminy, których naprawdę nie powinno zabraknąć w naszym organizmie, to jest witamina C i witamina D3. No wszyscy wiemy o tym, że witamina C niweluje przede wszystkim zmęczenie mięśni. Tak. W ogóle energetyzuje. Witamina E, zwana witaminą młodości, będzie działała nie tylko na naszą młodość, ale będzie wspomagać nas w walce ze zmęczeniem, ale fizycznym. No nie możemy zapomnieć również o makro i mikroelementach, zwłaszcza jeżeli to dotyczy żelaza. Żelazo jest bardzo pomocne, czyli suplementacja żelazem w postaci zarówno produktów odżywczych, tu bardzo bogata jest wątroba, jak i również w postaci na przykład farmakologicznej. Natomiast przekroczenie odpowiedniej ilości żelaza w naszej krwi, no niestety też może skutkować negatywnie, bo może powstać jednostka chorobowa zwana chromatozą, a niestety na to nie ma skutecznego leku. Jedyna metoda to jest upuszczanie krwi, no a tego to już jest... Dzisiaj się nie praktykuje. No, w przypadku chromatozy może być to jedyny ratunek. No i magnez. No magnez, pierwiastek życia. On odpowiada za, przede wszystkim za nasze zmęczenie mięśni. Ogólnie, ale również też odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie dolnego odcinka kręgosłupa. Tak jak Państwo widzicie, naprawdę wiele składników odżywczych ma wpływ na nasze zmęczenie. Czyli przyczyn tego zmęczenia, jak widać, jest dużo. Myślę, że opowiedzieliśmy chyba o wszystkich. Czy coś jeszcze możemy dodać? Myślę, że powiedzieliśmy i o rodzajach zmęczenia, i metodach ich zapobiegania. Czyli, drodzy Państwo, poprawiamy nawodnienie, tak, właściwej jakości wodą tutaj, tak, taką, która, że tak powiem, będzie nam najlepiej się wchłaniać i którą nam się najlepiej pije. A myślę, że tutaj taka woda bardziej taka, tak, alkalizowana, tak, byłaby chyba bardziej korzystna. No i właściwe odżywianie się, to wszystko może spowodować, że nie tylko to takie zmęczenie wynikające z przepracowania zniknie, ale też również to chroniczne, no, które jest też jakimś stanem chorobowym. Także dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków naszego programu. Do widzenia.